No witam serdecznie, chcesz oczywiście wygrać tego pięknego kałaszka, to zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, oglądaj oczywiście film do końca, a w komentarzu, no jako już dzisiaj mecz Polaków, możesz napisać, jaki wynik oczywiście przewidujesz. No i oczywiście, jako są pełnoletnią jesteś, no to użyj kodu KROXY na GeForce Kingsie, wystarczy, zalogujesz się z linku z opisu, bądź oczywiście klikniesz magiczny guziczek kod promocyjny, no i oczywiście wpiszesz sobie kodzik KROXY przez 2x, a ten kodzik daje ci oczywiście 5% więcej do każdej wpłaty, no i skrzyneczkę na start za free. Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Mamy 5 koła na GeForce Kingsie, więc myślę, że jest to sumka, którą jak najbardziej możemy sobie w skrzyneczki jakieś fajne zainwestować. Widzę, że bestsellerem jest aktualnie skrzynka Welcome to the Jungle, gdzie jedna sztuka kosztuje 620 zł, więc nie ukrywam, no sporo, tak? Ale zobaczmy, pierwsze otwarcie, no jest niestety ABOBka za stówkę, ale wyłączmy sobie szybki tryb i otwórzmy tą skrzynkę jeszcze raz i zobaczmy, co nam się uda z niej wyciągnąć tym razem. No jest kałach Wasteland Rebel, no nie jest to item, na który bym tutaj polował, tak? Otwórzmy sobie może 4 skrzynki naraz, no jest to lekka odklejka, tak nie będę mówił, że nie. 2500 zł, ała, klikam w tym momencie i zobaczmy, co nam się uda dostać z tejże skrzynki. A wupa kała, hej, Karusfel jest i Karusfel, stary. 3350 zł, dzięki temu udało nam się zdobyć. No fantastycznie. No i powiem wam tak, możemy przejść na kontrakt teraz, bo bardzo dawno nie robiłem żadnego kontraktu, więc wrzućmy sobie te skiny. 700 zł w ogóle ten kałach, no wow. Łącznie wrzucamy, no 3350. Możemy dostać item od 2 koła do nawet 8000, więc w tym momencie podpisuję kontrakt i zobaczmy 2600. No powiem tak, no 600 zł więcej niż ta minimalna wartość, więc no, no jest to dalej jednak mimo wszystko dosyć przeciętny drop. No i troszkę, że tak powiem, ten zysk, który zyskaliśmy z tamtej skrzynki, no poszedł trochę w zapomnienie, tak? Nie będę mówił, że nie, ale może spróbujmy tą skrzynkę na batelce. No mamy 4 koła, nie chcę też przesadzać, żeby tego zaraz instantnie przegrać, jak to się ma w ostatnich kilku filmach z GeForce Kingsa. No nie idzie mi, no muszę przyznać wam, że mi nie idzie, więc pamiętajcie, żeby oczywiście grać odpowiedzialnie, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś i decydujesz się na wpłatę, no to graj odpowiedzialnie, jak uda ci się wygrać coś, no to sobie wypłać, żebyś tego nie przepierdzielił gość. Pierwsze otwarcie, no szkoda, że tak nie leciało, znaczy, no poleciało nawet ciut lepiej, tak, no i Karus poleciał nam za... Ile? Za 2-3 koła, więc no. No poleciało dobrze, tak? No ale tutaj no fajnie by było też tą bitwę wygrać. No to niestety kolejna MK za równo 1000 zł. No i strata niestety teraz gigantyczna. No w tej ostatniej skrzyni, no nie wiem, no musiałby chyba ten Ikarus faktycznie polecić, żebyśmy tą bitwę wygrali. A czy ten bajonet nam daje wygraną, to jest 1200 zł tylko! Co ty gadasz? Ja myślę, że to z 2 koła co najmniej będzie bajonet kosztował Brightwater. No, niby Brightwater tylko, to nie jest jakiś niesamowity skin. Ale bajonet, stary? No ja tutaj naprawdę oczekiwałem 2 koła. 2 koła co najmniej. No dobra, powiem tak, no mamy 1000, no znowu, że tak powiem, nadzieją się rzeczy straszne, tak? Spróbujmy tutaj na skrzynki widzów iść. No wiem, że będę tego żałował, bo no, wy dla mnie dobrze nie chcecie, ja to dobrze wiem. Ale no dobra, uznajmy, że zaufam wam ten być może ostatni raz, więc mam nadzieję, że skrzynki od was no dzisiaj się popiszą. 25% knife. No dobra, te 10% ostatnio trochę mnie zawodzi, więc spróbujmy sobie może tak bardziej zachowawczo. 25%. 5 otwarć. 500 zł, zobaczmy. Nie, wy sobie naprawdę jaja ze mnie robicie. Jeszcze raz, kolejne otwarcie, 25%. Okej, no jest jedna, ale nawet jedna kosa nam 360 zł. Nie wiem, wy naprawdę chcecie, żebym ja bankrutem został. Jeszcze raz, 3 tylko, na 3 mnie stać. No to musi polecieć jedna kosa, co najmniej. No,